Niebezpieczna góra. Najważniejsze to zrozumieć mapę. Znak żelaza jest ostatnim, jakiego mi brakuje. Bez niego nie otrzymam medalionu smoka. Moim zdaniem tu widać, że musisz przejść przez dżunglę pnączy, potem wąwóz duchów i dotrzeć tutaj, gdzie jest znak X. Ruszajmy! Tak! Dziękuję, puchaczu. Ej, zestój! Ten X to jest magnetyczna góra. To dobrze, a więc tam na pewno znajdziemy znak żelaza. Jest bardzo niebezpieczna. Wszystkie moje zadania były niebezpieczne. Ale to zadanie może być najgorsze. Wyjątkowo silne pole magnetyczne może wywierać dziwny wpływ na smoki. Ale jaki? Tego dokładnie nikt nie wie, ale legenda mówi, że w przeszłości wiele smoków nie wróciło z wyprawy na magnetyczną górę. Straszne. Droga nie powinna być długa. Pójdziemy według mapy. No ale co z tym magnetyzmem? Co by nie było, i tak muszę tam dotrzeć. Stójcie! Ja też chcę z wami iść! A po co? Na pewno wam się przydam. Wiem, jakie zamiary ma Arctus i głowę daje, że ma zamiar was śledzić. Weźcie mnie! Czy ja wiem? Umiem tyle rzeczy, które mogą wam pomóc. Pokażę wam! I udowodnię, że zasługuję na to, żeby być mieszkańcem Zielonej Doliny. Uważam, że nie możemy mu ufać. Tak, może pokazać Arctosowi drogę do znaku żelaza. A z drugiej strony, gdyby nie on, wcale nie mielibyśmy mapy. Boję się, że to może być podstęp. Masz rację. Przepraszam cię, innym razem. Zostań tutaj i miej oko na Zieloną Dolinę. Ale... Chodźmy. Dlaczego nie wierzycie, że wam się przydam? Nikt nie zna tylu sztuczek, co ja! Tabalugo, mój przyjacielu, kumplu, ty mój, nie zostawiaj mnie tutaj samego. Nie. Czy jego mroźność coś widzi? Ten złośliwy zielony smok, królik i kret gdzieś się wybierają. Tabaluga niesie mapę. Mapę? Usłyszałem mapę. Och, Jakubie, nie przeszkadzaj mi, kiedy obserwuję. Ale wasza mroźność to... Cicho! Zamilcz! Wiesz co? Tu widać mój zamek i trasę przez Zieloną Dolinę. Tak. Mapa! Tak, jasne! Mają mapę, którą ty, Jakubie, zgubiłeś! Ja ją zgubiłem? Przestań się tłumaczyć! Oni pierwsi dotrą do znaku i... Hej! Musimy za nimi pójść! Szybko! Puść mnie! Gamonie, ufermy! Dobrze, że chociaż Kej za nimi idzie! A dalej w którą stronę? Sprawdzę na mapie. Jesteśmy tutaj, w tym miejscu. W dżungli lian. Idziemy tędy. Cześć! Znalazłem krótszą drogę. A ty co tutaj robisz? Hej, umawialiśmy się, że zostajesz. Dlaczego? Będę wam pomagał, spójrz. Jak wysoko? Umiesz tak? Mówiłem ci, że mogę się przydać. Naprawdę chce nam pomagać. Dajmy mu szansę. Nie! A patrzcie na to! I raz, i lewa, i tamto! Kto szybszy? Spróbujmy tak jak on. Ja mógłbym latać, ale skacząc w ten sposób będziemy szybciej. Niech będzie! Rzeczu! Stój tutaj! Twoja kolej, Miloniu! Nareszcie! Nic wam się nie stało? Już ja podziękuję Kejowi za te jego pomysły! Ja jednak wolę chodzić
Piechotą. Ej, co z wami? Wolimy iść normalnie. Tak. Ja tylko chciałem wam pomóc. Tabaluga, Milunia i Grzebcio. I tak, poznaję te koślawe, to są ślady Keja. Przynajmniej wiemy, że to dobra droga. To pewnie wąwóz duchów. Musimy przez niego przejść. Ten kompas chyba można wyrzucić. Całkiem się zepsuł. Widocznie jesteśmy bardzo blisko magnetycznej góry. Podfrunę i zobaczę, czy jest jakaś inna droga. Tabalugo, co się dzieje? Nie wiem. Nie mogę oderwać się od ziemi. Nigdy mi się to nie zdarzyło. Musimy iść dalej. Ciekawe, jak my przejdziemy przez ten wąwóz. Ja wiem. Zetnijmy to suche drzewo i już mamy most. Hej, świetny pomysł. Ja przypalę pień, a wy je przewrócicie. Nie możesz zionąć ogniem? Sam tego nie rozumiem. Ja bym spróbował zaostrzyć jakoś ten kamień i użyć go zamiast siekiery. Ej, ty to masz głowę. Powiedziałeś o nas Arktosowi. To wcale, że nie. Przepraszam cię bardzo. Miluniu, zrobił to niechcący. A poza tym spodziewaliśmy się, że Arktos będzie nas śledził. To nie jest jego wina. Nie moja. Niedobrze mi! Jakubie, zdejmij mnie! Sępie, słyszałeś jego skaczącą mroźność. Zobaczę, co się da zrobić. Jakubie, to był twój pomysł. Próbowałem ostrzec waszą mroźność, a... Tak, obiecuję, że więcej nie będę miał takich pomysłów. Ja mam pomysł, senior. Sępie, poleć przodem. Zobacz, dokąd dotarł Tabaluga. Si, senior. Jakubie! Gdzie się ten pingwin znowu napodział? Tu jestem za tobą, mój panie. Dlaczego się wylegujesz? Nie ma czasu na spanie! Pospiesz się! Ojej. Gotowe. Można iść. Ja mam lęk wysokości. To nie patrz w dół. Spojrzałem. Karamba! Jeszcze trochę! Uda ci się na pewno! Jeszcze trochę! Uda ci się! Tabalugo! Dlaczego nie spróbuję płynąć do brzegu? Co się z nim stało? Kej! Uratowałeś mnie! Hej, Tabalugo, a co z tobą? Dajcie mi tylko trochę odpocząć. Nie uniosę was dwóch. Nie, chyba nie masz zamiaru tutaj mnie puścić. Nie możemy z tobą lecieć przez cały czas. Nie mam już siły, jest mi za ciężko. Puść jego. Nie. Przepraszam, kolego. Skręcił się w głowie. Co ty wyprawiasz?
straciłem sterowność! Miękkie lądowanie za samorozność. Z mapy wynika, że to tutaj. Tak, to musi być magnetyczna góra. I dotarliśmy. Ostrożnie. Przenieśmy go trochę dalej. Ostrożnie. Co mu się stało? Co się z nim dzieje? Puchacz mnie ostrzegał. Silne pole magnetyczne. My musimy zanieść cię do domu. Nie. Idźcie szukać znaku, zanim Arktos go znajdzie. Możliwe, że się tak skończy, bo Kay ciągle nam przeszkadza. Ej! Proszę was, musimy działać razem. Niech Kay ze mną zostanie. Wy idźcie po znak. Miluniu, proszę. Weź mapę. Ta beluga. Naprzód, Miluniu. Niedługo wrócimy, postaramy się. Spokojnie, przyjacielu, zajmę się tobą. Oby im się udało. Zgodnie z mapą jesteśmy na miejscu. To gdzieś tutaj. Gdzie może być znak? Strzałka pokazuje dokładnie na górę. Możliwe, że znak ukryty jest w jej wnętrzu. Zobaczę, jak się tam dostać. Grzebciu! Ojej! Grzebciu! Gdzie jesteś? Kuku! Niechcący znalazłem wejście. Wskakuj tu! Przyniosłem ci wodę. Napij się. Nikogo my tu mamy. Nasz dzielny zielony stworek jest jeszcze bardziej zielony niż zwykle. Kay, należą ci się moje gratulacje za to, że złapałeś tabalugę. Wspaniale! W nagrodę postanowiłem przyjąć cię na stałe do mojej świty. Proszę tego nie robić. Ależ właśnie zrobiłem. Kay, nie musisz mi dziękować. Chociaż powinieneś okazać mi wdzięczność. Ostatecznie będziesz służyć u potężnego władcy Lodolandii. I co? Jestem po stronie Zielonej Doliny. Jak to? Wspaniale! Co? Słucham? To znaczy, że trzymasz z tymi mięczakami? Nie obrażaj nas. I jego. Dobrze, zdobędę znak, a potem medalion smoka. I wtedy przekonamy się, że mam rację. Nie. Muszę uprzedzić Milunię i Grzebcia. Tabalugo! I co, nie mięczak? Przypomnij mi potem, żebym ich zamroził. Co ten pingwin robi tam tyle czasu? Jakubie! Znalazłeś już ten znak? Jakubie! I jeszcze nie, ale za to mam mapę. Gdzieś tu w pobliżu powinno być wejście. Niesamowite. Spójrz! To musi być znak żelaza. Znaleźliśmy go. Ja go wezmę. Jeszcze moment. Ani drgnie. Zaraz ci pomogę. Jest. Spójrz, Grzebciu, daliśmy sobie radę. Jej. Skały. Boję się. Zaburzyliśmy pole magnetyczne. Uważaj. Szybciej. Uważaj. Okej.
Tu jest niebezpiecznie, naprawdę niebezpiecznie. Jak się przestraszyłam, nareszcie możemy odetchnąć. Ja też, Miluniu, Miluniu, ściany zbliżają się do siebie. Grzebciu, ratuj! Wyciągnę cię. Pozwól, że podtrzymam, a ty pomóż swojej przyjaciółce. Jakub. Pa, pa, dziękuję wam. Oddaj mi to. Grzebciu, da! Szybko! Szybciej, ściągnij! Gońmy go! Ile czasu można na niego czekać? Mówiłem mu, że tam na pewno nie ma znaku. Mam znak, wasza mroźność. Masz go? Trzymajcie go! Jego mroźność złapał znak. Nawet połknął. Tak, połknąłem i dzięki temu nie odbierzecie mi go. I co my teraz powiemy, Tabaludze? Najpierw zobaczę minę tego zielonego bohatera, a potem go zamrożę. Tabalugo! Rusz się! O, no proszę, nie ma już tej mizeroty. Gdzie on? Ukrył się gdzieś, żeby wydać ostatnie tchnienie. Umiera w samotności? Wszystko mi jedno. Ale wasza mroźność obiecał zamrozić Keja. Rozejrzyjmy się. Keja warto solidnie zamrozić. Zdobyłem znak i nie mam teraz czasu. Świat czeka na moje rozkaz. Proszę pozwolić, żebym go poszukał. Inaczej będzie nam szkodzić. Maszeruj, Jakubie. Tak jest, ale jeśli go jeszcze spotkamy, mogę liczyć, że wasza lotowatość go zamroży. Och, udało się. Tabalugo! Tabalugo! Tu jesteśmy! Tabalugo! Arktos zabrał nam znak! Tak. Wiem. O, przyznaj się, co ty mu zrobiłeś? Jest coraz słabszy! Nie zrobiłem nic złego. Milunio, Kej uratował mnie przed Arktosem. Kej, dziękujemy ci. Dziękuję ci, Kej. Dziękuję. Nie ma za co. Teraz musimy wynieść Tabalugę z tych gór. Jak najszybciej. Przykro mi, ale musimy jakoś wyjąć ten znak z jego mroźności. Nie, tylko nie sardynka. Grzecznie połykamy. Niedobrze mi po sardynku. I właśnie o to chodzi. Jest mój. Mój. Nareszcie mój. Tak, obawiałem się, że może do tego dojść. Przecież zabraliśmy go spod tej magnetycznej góry. Tak, powinno mu się już poprawić. Zbyt długo był narażony na działanie wyjątkowo silnego pola. Nie ma na to lekarstwa? Przynajmniej ja nie znam takiego. Czy to znaczy, że może umrzeć? Próbowałem wszystkiego, co w mojej mocy, ale... Błagam, nie zostawiaj! Nie zostawiaj nas, Tabalugo! Proszę cię! Jakież to smutne. Dla nas to tragedia. Arktos do nas idzie. Nie może się dowiedzieć, że Tabaluga jest tutaj. Na pewno przyszedł, żeby go zamrozić. Spójrzcie, mnie udało się zdobyć znak żelaza. Jeszcze tylko medalion smoka i ja, Arktos, będę wami rządzić. Och, brawo, nasz pan, Arktos. Brawo. O,
O, tam jest Kay. Proszę go zamrozić. Jego lodowatość obiecał go zamrozić. Zielona Dolina nigdy ci się nie podda. Nie? Zaraz pójdę do kryształowej groty i otrzymam medalion smoka. Ta baluga już was nie obroni. Kto mi się sprzeciwi? Magiczna rzeko życia, błagam cię, uratuj ta balugę. O, proszę, przywróć mu zdrowie, błagam cię, uratuj go. Bez niego my zginiemy. Jestem już blisko, bliziutko medalionu smoka. Zaraz będzie mój. Nie mogę się doczekać. A to do czego? To jest kształt znaku. Wydaje mi się, że trzeba tu dopasować znak żelaza. Tak, nie tak. Oczywiście, że trzeba go tu położyć. Myślisz, że sam nie wiem? Kiedy dopasuję tutaj ostatni ze znaków, dostanę medalion smoka. Wasza mroźność, proszę spojrzeć. Jakubie, nie teraz. Podziwiaj mój moment chwały. Widzę zielonego ducha. Nawet po śmierci mnie prześladujesz? Arktosie, oddaj mi znak żelaza. Oddać? Nie ma mowy. Gdzie zniknął ten stolik? Mówcie! To parzy, spali mi skrzydła! Dziękuję, Arktosie, że trochę go ostudziłeś. Oddaj znak, jest mój! Niestety, już nie. Jakubie, przynieś dużo lodu, szybko! Ale czy potem zamrozimy Keja? Idź już! I tak zdobyłem ostatni znak. Znak żelaza, o którym mówił duch smoka. Udało mi się to dzięki pomocy Miluni, Grzebcia oraz naszego nowego przyjaciela Keja. Gratuluję ci, Keju! Nie, nic wielkiego. Teraz mogę wyruszyć po medalion smoka. Brawo, na balugo!